No nic. A właśnie, widzowie. Pytanie jeszcze, czy... Live. Nie no, my wszędzie byliśmy, nie? Bo była jedna krypta, ale nie było tam tej zbroi, więc chyba nic nie pominąłem. A jak pominąłem, to luj. Trudno. Ale my byliśmy dosłownie w każdym możliwym miejscu. Zbyt dokładnie przechodzę tą grę, ale jest za dobra. Geralt. Cześć. Mam list Berengara. Są w nim ważne wskazówki. Jakie wskazówki? Nie zakończyliśmy definitywnie tematu Salamandry. W Wyzimie jest Azar Javed, mag, który zaatakował Kaer Morhen. Niestraszny był mu czarnoksiężnik, ani piekielne zastępy, które stanęły na jego drodze. Bredzisz, Jaskier. Albowiem wyruszył na spotkanie swego przeznaczenia. Ruszajmy. Geralt. Jest źle. Bardzo źle. Co się stało? Alwin zniknął. Otworzył teleport i... Może być wszędzie. Elo, witam. Wracajmy do Wyzimy. Może Triss coś poradzi. No to do Wyzimy. Do Wyzimy. Do Wyzimy! Jazda. O, rybak nas wiezie tym razem. Czy jak to się mówi? Piesek! Bestia. Bestia z... Oj! O, ja pierdzielę w dupę. Co jest? Czekaj, co miało być? To kogo ja zabiłem? Chyba jednak neutralne wyjście zrobiliśmy. Spoko, spoko. Zdobędziemy zbroję jak się da. Jak nie, to luj. Zaraz dopłyniemy do Wyzimy. Czujesz ten smród? Tak. Dym. Coś miała się palić w Wyzimie. Ciężki, duszny, palone wioski. Cholera, spójrz! O! O, Adda podpaliła. Muszę ją zabić, szmatę. Możesz w mordę. Geralt, nie wierzę własnym oczom. Jaskier, widziałeś już tyle wojen. Mógłbyś się przyzwyczaić. Człowiek nigdy nie przywyknie do przemocy i pożogi. Zwłaszcza tak wrażliwy jak ja. No tak. Dobrze, że mutanci są mniej wrażliwi. Jesteś jak ogar na świeżym tropie. Czas zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Starej Wyzimie. Pewnie trwają zaciekłe walki. Się pali. No i jeszcze ta zaraza. Musimy się tam dostać. Nareszcie dopadnę Salamandrę i dowiem się, kto kieruje organizacją. Geralt! Właśnie, na Bagna trzeba się udać od razu, jak będziemy mogli teraz. Bo tam jest walka z Bezimiennym na piąchy. Te mózgi, gdzie ja je mam? Bo tu jest jeden. Jeden mamy? Wszystkie schowaliśmy. Czekajcie, co? Liść, okej. Ty, krzesiwo, czekaj. Gdzie wrzuciłem? Widzicie krzesiwo? A, jest, dobra. Jedzenia może trochę nosił. Będziesz mógł? Spokojnie, spokojnie. Nie musisz mi pisać, co będzie, wiesz? Przecież i tak to odkryję w końcu. Dobra, idźmy.
Tylko zobaczę, czy mogę na bagna teraz, czy nie. Geralt! Na pewno chcesz się w to mieszać? Nie zostawię cię samego. Chcę pomóc. Wiesz, jest teraz się mówię? Ale może być naprawdę gorąco. Chyba nie sądzisz, że się boję. Skądże? A ty te przedmioty kitraże wydźmi na dwa? No gdzie się muszę trzymać? Tam na ziemię wyrzucać? Nie ma gdzie. Nie ma gdzie. Witam, Wiedźminie. Jestem nowym kapitanem straży. O. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nie będziesz sprawiał kłopotów. Muszę aresztować Trubadura Jaskra. Jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcej monarchii. Co? Ja? To chędożone kłamstwo! Jesteś aresztowany. Masz prawo milczeć, masz prawo do... Spokojnie, Jaskier. Nikol był kapitanem, tylko na bramie. Nie jestem żadnym szpiegiem. Jestem poetą. Geralt, nie pozwól tym skurwielom! Jaskier, uspokój się. Pogadam z Veleradem, spróbuję ci pomóc. Bardzo rozsądnie, panie Geralt, ale z góry uprzedzam, że tylko król może go ułaskawić. Jeszcze pogadamy, panie kapitanie. Bywaj, Jaskier. Nie walczymy o Jaskra? To dziwne akurat. Chciałem, że zabijamy tego peta i... Iluj. Jest tu przewoźnik, czy... Cześć. Ja chyba się teraz nie da płynąć. Ojej. Pani Krogona! Śmiało! Radowiec srogi. I ona. Ona chyba za nami nie przepala. Czego chcesz, Wiedźminie? Porozmawiać i... Nie stać cię. Musiałem go zabić. Był wilkołakiem, potworem. Reliktem pokoniunkcyjnym. Pierdol się, łajdaku. Ty szmato. Sara, łepek cię. Jesteśmy wojsko czy pierdolona straż miejska? Aha, Jaskier w więzieniu. XPP. Dobra. Witaj, Geralt. Wasza wysokość? Chyba gratuluję, Wiedźminie. Bardzo sprawnie poradziłeś sobie z magistrem. Ten nadęty gnojek próbował mnie kiedyś szantażować. Ostatnimi czasy rzadko zdarza mi się usłyszeć jakąś dobrą nowinę. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Co cię sprowadza? Ty, jak powiem drugie, to on się skapnie, że chodzi mi tylko o salamandrę i luj? Moi bliscy potrzebują pomocy. Rozumiem. Mogę ci tylko życzyć powodzenia. O. Jak wygląda sytuacja na froncie? Totalny chaos. Na szczęście moi agenci dotarli do Foltesta. O ile wiem, wrócił i próbuje zaprowadzić porządek. Rozumiem. Jeśli pozwolisz, panie, oddalę się. Bywaj, Wiedźminie. No, to tyle? Dobra, widz, który zna Wiedźmina z tego, z Netflixa, mówił, że to jest gej, to prawda? Nie mam teraz czasu, Wiedźminie. Wydaje mi się, że Wiedźmin na Netflixie to kanoniczne źródło, więc powinno tak być. Bo to jest chyba... Wiedźmin na Netflixie to jest to, co po książkach się dzieje, nie? Więc trzeba to brać pod uwagę. Geralt, dobrze, że jesteś. Za chwilę będzie tu niezła haratanina. Wygląda spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. Jewin osiągnął swój cel. Prawie wszyscy nieludzie z Wezimy chwycili za broń. Jak mu się to udało? Paradoksalnie wynika w tym zasługa zakonu, który zaczął mordować kobiety i dzieci. A wtedy nawet zakon najbardziej zasymilowani chwycili za broń. Nie wiem, kto dowodzi zakonnikami, ale to było najgłupsze posunięcie od czasów króla Desmoda. Wielki mistrz. Być może od początku chcieli sprowokować nieludzi do walki. Mało tego. Zaczęły krążyć plotki o dekrecie, zgodnie z którym wszyscy nieludzie, jako najbardziej podatni na zarazę, mają zostać przesiedleni do starej Wyzimy. Podatni na zarazę! Co za kurewska bujda! Co tu robisz? Za chwilę uderzą zakonnicy. Musimy ich odeprzeć. Potem ruszam do starej Wyzimy, żeby wyprowadzić cywili i pacjentów Szani. O! Szani jest w starej Wyzimie? Tak, zorganizowała coś na kształt szpitala w starym ratuszu.
Musimy tam dotrzeć. Idziesz ze mną? Idę. Idę. Pieprzony zakon pieprzonej róży. Mądrze pieprzysz. Chodź, pozabijamy paru ludzi. Siema, gównojady. Się nawet przeszukać się da? A nie, bo tu jeszcze żyją. Dobra, ty, skastuję se to, bo ja serio trzymam całą grę, mam 500 różnych ulepszeń. Nic nie używam. Ta gra jest za łatwa. Nie wiem, było napisane w opisie poziomu trudności, że bez używania itemów się nie da grać. Że to jest wymagane. O, tu jest taki fake. Coś tam używałem na początku gry tych potek, ale... Stara wyzima, tam miałem iść. Ale najpierw jeszcze zabiję paru braci zakonnych. Ty, Zoltana podpaliłem. Oni się tu respią. Mob grinder. Który level? 32. Tak, Rukaszu, no i bardzo dobrze. Boże. A ty... Ale on ma mało HP, on może umrzeć? Zoltan trup. Biegnie! Soba! Dawaj go, perbójka. Możemy tu wejść, nie? Do starej musimy iść. Ta tu nawet na mapie tego nie ma. Dobra. Dobra, idziemy z tego mob grindera. Dowódcy, nie możemy mieszać się do walki między zakonnikami i nieludźmi. Pieprzyć zakon. Żadnych wątpliwości. Teraz widzę, że zwyciężymy. Ej, do diabła. Nie podoba mi się to. Stara wyzima. Filmik? Rozdział piąty! No way! Właściwy panie, to szaleństwo. Nie powinieneś się narażać. Polczest? Lepiej zaczekać na wsparcie. Bzdura, Velera. To moje miasto, do cholery, ja tu rządzę! I nie będę się krył po kątach! Miłościwy panie! Zamilcz! Wiesz, że raportami wywiadu można się zabić Addę. Muszę to zobaczyć na własne oczy! Oj! Foltesta nie zabijacie! Spokojnie! Nie ludzie atakują! Chronić o kurde! Foltest daddy luj! Walczy, walczy! Za wolność! Zmarły plan! Foltest kiwi, luj! Co to? Ty to był prawdziwy bezimienny z Gothic 4 Arkania, najlepsza część! To jest on! Bezi z Gothica 4! No wyglądaj ty licznie! Wróciłeś, królu. Mam nadzieję, że... Co jest? Twoje królestwo jest w potrzebie. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry słowne, królu. Trzeba działać. Przecież to wina tego mistrza. Przekażesz mi dowództwo nad armią i dasz pełną swobodę działania. Nie. Nigdy po moim trupie.
Było blisko. Zważ jednak, że następnym razem mogę nie zdążyć z pomocą. Wystarczy. Dość już widziałem. Velerat, chodźmy do zamku. Dobrze, że Foltest ma jaja, a nie jest petem. No ja mam questa na bagna, ale nie mogę tam płynąć. Może się będzie dało, to pójdę co się z bezimiennym bić. Wpadł. Ma talent do wpadania. Co mam z nim zrobić? Idzie z nami. Muszę z nim porozmawiać. Foltest nie powinien mieć problemu do nas. Jesteśmy bohaterem. Wiedźmin z Rivii. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął klątwę z mojej córki. Zebrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Devet był adiutantem królewskim. Czekaj, czy to jest przypomnienie? Velerat zna Addę od dziecka. To jest przypomnienie. Jest jeszcze piękna Triss Merigold. Wspomoże cię swoją rozległą wiedzą magiczną i kobiecą intuicją. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, Wiedźminie, że masz dom. Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. Kikimorę, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel. To nie było przypomnienie z Tomadą? Wasza wysokość. Nie skończyłem. Mało tego. Osoby, które zostały na straży, zawiodły. Co jest? Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu, siedziby twoich przodków. Nie wpadłbyś w gniew, Wiedźminie? Nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Panie, twój dom jest także schronieniem dla elfów i krasnoludów, które odziedziczyłeś po ojcach. Nie da się ukryć. Pożary i duża część trupów są ich zasługą. Ale masz rację. Zależy mi teraz na pokoju w królestwie. Być może powinieneś wystąpić w roli obrońcy, nie ludzi. Zapewnić im bezpieczeństwo. I równe prawa. To ma... Na negocjacje wyślemy Velerada. To przez nasze wybory tak gada? A rysak twarzy coś z elfa, może zaczną strzelać trochę później. Żartowałem. Zaprowadzenie porządku wymaga znacznie poważniejszych działań. Co jest? Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. I nie zapomnij o mojej córce. Liczę na ciebie, Wiedźminie. Nie zapomnę, panie. Kiedy będę miał czas, służący wezwie cię do moich prywatnych komnat. A, to luj, no. Nie mam teraz czasu na dalszą rozmowę. Myślałem w ogóle, że jest przypomnienie. On dosłownie gadał to samo, co... Otaczają mnie głupcy. Jak ona była z szygą. Dobra, nieważne, tu jest dużo ludzi do gadania. Ech, szkoda słów. To gadajmy. To sprzecz. Geralt, dobrze cię znów widzieć. Witaj, Velerat. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nie tęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Nie boisz się trochę, Velerat? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii. Nigdy nie ugałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. Chłopa, wypije pszone jaja. Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Cześć. Jako co? Ona jest strzygą? Znowu? Czy... Nie wiem, ona chyba nie jest, nie? Tu chodzi o to, że jest porypana. Zaczyna mnie nużyć pomaganie nieudacznikom. Zobaczymy.
Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Co masz na myśli? Wiem, że masz przyjaciół pośród nieludzi. Jeśli pomożesz Foltestowi, być może rozważy jeszcze raz ten dekret o przycinaniu uszu i brud do obowiązującej normy. Cóż, może faktycznie warto to rozważyć. Geralt? Bywaj. Ja pierdzielę, taki skam z tą saddą. Pytanie, czy przez to chciała nas zabić, czy po prostu... No ale ona spisek robiła przeciwko ojcu. Nie mogę mu powiedzieć? Co, nie uwierzy mi na słowo? Z tym Geraltem. Wiedźminie. Hrabio. Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Bez woda, nie ma do wody. Nie boisz się królewskiego gniewu, Devet? Skąd ci to przyszło do głowy, Wiedźminie? Foltest wyglądał na zdrowo wkurzonego. Wspomniał coś o przelewaniu krwi. Chodziło mu o krew zdrajców i nieludzi, to oczywiste. Pewnie w końcu wykopię tego nieudacznika Velerada. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało. Choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? Pamiętam, ale niech powiem. Nie ma tu chyba znaczenia, co wezmę, nie? W sensie na... To nie jest żaden wybór. Przypomnij mi. Foltest za młodu dawał ostro do pieca. Mówiąc krótko, nadmuchał brzuch własnej siostrze. Dziecko zmarło. Rosło w trumnie przez 7 lat. Wychodziło tylko, żeby coś przekąsić. Potem zjawiłeś się ty. Odczarowałeś królewnę, ale jak widać, nie do końca. Ponowne zjawienie się strzygi może stanowić dowód, że na rodzie królewskim ciąży klątwa. Lud jest wrażliwy, jeśli chodzi o takie sprawy. Nic więc dziwnego, że król chce, abyś pozbył się strzygi. Myślałem, że chodzi o zdjęcie klątwy. Chodzi o to, żeby strzyga nikogo nie kłuła w oczy, że się tak wyrażę. Szanse na zdjęcie klątwy są wielkie. 32 minuty go biłeś? Owszem, niedużo, Quinto, bardzo ci dobrze poszło. Zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Nie interesują mnie plotki. A powinny. No cóż, twój wybór, Wiedźminie. Przemyśl to jeszcze. Bywaj. No dobra. Baranie łby. Tris tu była, jest. Na czaplę, Wiedźmin? Ja superaktywacja? W rodzinnym Beauclair, w księstwie Toussaint, był kiedyś Wiedźmin. Tańczył z nadworną czarodziejką w czasie święta. To nie mogłem być ja, pani. Kiepski ze mnie tancerz. Czy wszyscy Wiedźmini mają białe włosy? Nie, pani. Tylko ja. Może coś pokręciłam, choć nie wydaje mi się. Miałabym do ciebie pewną sprawę. W czym mogę ci pomóc? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Mon Dieu, moich trzech kuzynów musiało niedawno uchodzić z miasta z powodu pewnego niefortunnego zbiegu okoliczności. O, jest. Podpadli królowi.
No tak, coś w tym guście. W każdym razie chciałabym przesłać im nieco grosza w celu, powiedzmy, poprawy ich sytuacji. Rozumiemy się? Rozumiemy się świetnie. Za odpowiednią opłatą podajmy się roli posłańca. Z tego co wiem, moi kuzyni ukrywają się na bagnach w tamtejszych jaskiniach. O! Nazywają się Corbin, Busse i Ramrod. Zanieś. Dobrze, czyli da się na bagna iść, musimy iść. Pozostaje kwestia mojej zapłaty. Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zanieś się potem do mego narzeczonego. Jean-Pierre jest kapitanem wojsk najemnych, on cię nagodzi. Znajdziesz go w starej wyźmie. Bywaj. Panie, nie przerywaj mojego skupienia. Czemu wy tańczycie? Miasto płonie. Szlachta, klasik. Geralt, tak się o ciebie martwiłam. A ja o ciebie. Jestem z ciebie dumny. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? Zniknął. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Oj, po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. Oby nic mu się nie stało. Triss. Wiesz, dużo o nas myślałem. Oh, Geralt. Dostała list? Nie łudźmy się. To niemożliwe. Nie teraz i nie tutaj. Ty szczerze brałbym dwójkę i ją pieprzył. Nie ma bata, że ma trzy karty. No jako jedynka, dwójeczka. Dymanie w sali tronowej. Nie ma trzech. Nie łudźmy się, to niemożliwe. Nie teraz i nie tutaj. Jesteśmy kim jesteśmy i żadne z nas nie chce tego zmieniać. Masz rację. Tylko nie chcę cię stracić. Źle mnie zrozumiałaś. Jesteś najbliższą mi osobą na świecie. Ufam ci. Matrzy? Geralt. No i w te karty. Ale teraz mamy na głowach wiele spraw. Przecież nie rzucisz w kąt interesów loży. Masz rację. Wierz mi, Triss. Chciałbym, żeby było inaczej. Geralt, przytul mnie. Geralt. Dobrą opcję zrobiłem. Napisz. Masz jakieś podejrzenia, co się stało z Alwinem? Szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że jest w stanie przebić się przez Dwimeryt. Niewielu czarodziejów to potrafi. Tak. A. Stąd wniosek, że posiada moc wystarczającą, by przenieść się w dowolne miejsce i czas. Powiem wam tak, szczerze, dałem Triss friendzona i git. I tyle w temacie, szczerze. Tyle w temacie. Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerat coś wie. Tak, uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. Jakich spraw? Nie kłopocz się. Masz na głowie interesy jej wina i twoich elfich przyjaciół. Triss, nie bądź taka. Przykro mi, Geralt, dokonałeś wyboru. Bywaj. Co ty w dupę, ruda szmato, się pultasz? Tak.
Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Jego miłość oczekuje. Udam się tam niezwłocznie. Dobra, nie teraz. Poczeka na mnie król. To ja mam mu pomóc. Jak ma innego Wiedźmina pod ręką, niech po niego pośle. I XD. Pójdę jak będę chciał. Ale nie mogę. Ej, mogę wyjść! To na pewno pomysł Addy. Oj. Czekajcie, to co to jest? Niech żyje Foltest! Nie zadzieraj z nami! Z tym Wiedźminem. Tak. Tak. Król, szafa. A więc szafa. Król ma kota! Dywan. Parę łebków. Nie, lepiej nie. Nilfgaardzką wódę ma. Król jest zdrajcą. Karta z Foltestem. Wiedźminie, wasza wysokość. Rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. Miałeś czas do namysłu. Teraz chcę wiedzieć, czy Addę można odczarować. Istnieje duża szansa. Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie czy psychicznie będzie małą dziewczynką? Nie sądzę. Już jest przygłupia. Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Jeśli uznasz, że przypadek jest beznadziejny, zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał. Już raz ci zaufałem i nie zawiodłeś mnie. Dziękuję. Ale nie mogę powiedzieć, że ona jest szmatą? Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar, powiesz o tym mnie i nikomu innemu. Jeszcze jedno, Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli spieprzysz, moja córka bardzo cierpi. Twoi bliscy też będą cierpieć. Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. Miłościwy panie, twoje królestwo toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli, Wiedźminie? Salamandra. Adda się z nimi zadawała, głupia smarkula, że też mnie tutaj nie było. Przecież ona cię chciała zabić. Przerzuciłeś ich szeregi. To się chwali. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. I jeszcze ostatnia sprawa, Wiedźminie. Zabiłbym ją, gdyby mnie nie ciekawiło, co powie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. Wasza wysokość. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Szpiedzy donieśli, że romansujesz z Marigold. I chcę mieć pewność, że nie kryje się za tym coś więcej. Co? Czemu? Relacja między nami to nie twoja sprawa. Triss jest moją przyjaciółką. Relacje między nami to nie twoja sprawa, królu. Nie ma przyjaźni między kobietą i mężczyzną. Triss jest piękną dziewczyną, ale jest też czarodziejką. Uważaj, żeby nie wplątała cię w swoje intrygi. Pozwolę. Jeśli będziesz chciał udać się do Wyzimy, porozmawiaj z moim szambelanem. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie w zamku. Gdybyś czegoś potrzebował, zwróć się do Velerada. Tak zrobię. Żegnam, królu. Jeszcze jedno. Słucham, królu. Sprawa jest poufna.
Przyrzeknij, że słowa, które teraz padną, nie wyjdą poza ściany tej komnaty. Będę milczał jako grób. Wywiad doniósł mi, że grywasz w pokera. Chodzi o to, że na dworze trudno znaleźć godnego przeciwnika. Boją się, że każe ich ściąć, czy co? Co jest? 400 wypo... Nie, i to nie są psie stawki. Właśnie o to mi chodziło. Ty, królestwo przegra w tego. Król przegra całe królestwo w pokera, git? Co to jest? Uch. Nie idziemy pod streeta, bo street daje dupy. Ja pierdziele, czy ja dostałem dosłownie to samo, co miałem? Dobra, i tak byśmy przegrali. Ale gówno. Oj. Zapowiada się dedek. Foltes jest za mocny i oszukuje, bo jest królem. Ja pierdzielę. Nie mam teraz czasu na dalszą rozmowę. O nie, nie. Nigdzie nie pójdziesz, królu. Wasza rozist, czy nie są, jeśli nie są, nie, dziękuję, nie, jest postać, co do miłość, co ma, sala, ad, według, je, wasza, czek, tri, nie, poz, tak, jesz, słucha, spra, będę, wy, choć, bo, za. Gówno. Nice. Trzy? To jest... Śmieciu, to była trójka. Okej. Nie wiem, czy wejdzie, ale wejdzie raczej. Ez, nie ma bata. Król rozpieprzony. 5, 6, 7. Ja pierdzielę, ile my zarobiliśmy w tym momencie. Jesteś legendą pokera. I to mi się podoba. Nie mam teraz czasu na dalszą rozmowę. Legenda pokera, Boże. Da się jakoś z nim grać jeszcze, czy? Jakbym później wrócił, to by się dało? Tak, o. Słucham? A, no. Chciałbym wrócić do Wyzimy. Jesteście gotowi, panie? Wrócę, gdy będę go... Zróbmy test. Słucham? Chyba level wbiliśmy, czy nie? Nie. Podatki poszły na kości. Podniesie podatki. Dobrze, że król jest hazardzistą i nie wprowadzi podatku od hazardu dzięki temu. To nas ocaliło.
Gramy? Nie będę cię dłużej zatrzymywał. Porozmawiaj z Szambelanem o transporcie do wyzimy. Dobra, siku 6 i dalej. 22. Nie no to... Myślicie, że skończymy to dziś? Chyba ta. Ja nie wiem ile gry zostało, ale... Dobrze by było, żeby jutro na spokojnie zacząć trójeczkę. Zaraz wracam. Zobaczymy. Słucham? Słoik pełen trzeba do kibla? Jaki słoik? Chciałbym... Jesteś... Tak, chcę ruszać niezwłocznie. Siema, suchy pot, siema, witam. Husaria! Mamy znowu szansę...